Cześć wszystkim, z tej strony Suseł. Zapraszam was na pierwszy odcinek z serii Zagramy w Łódź. Jako pierwszy pójdzie MS1, rosyjski czołg. Gra się ładuje. Wyrzuciło nas na dolną stronę mapy. My się to pojadę na górkę po prostu, klasycznie. Hello girls! Na pewno dużo girls tu znajdziesz. Na pewno dużo dziewczyn tu znajdziesz. Automatyczna jazda, ty tu wjechał. Rzadko widzę, żeby ktoś tu wjeżdżał i zjeżdża. Bo też nie zjeżdża. Co ty tu panie wyprawiasz? Chyba, żeby mi u gąsienicy uszkodziłeś. Panie. Panie. Co ty tu chciałeś zrobić? Nieważne. Podjedziemy sobie MS1. Mam nadzieję, że nic nie spadło, ale... Wiesz, kto został wykryty. T1. Amerykanin to jest, prawda? T1. Czy Anglik? Nie, amerykański. Angielski to jest, prawda, że medium 1. Dobrze mówię? Tak, medium 1. O, już się przestraszyłem. Ojej, ojej. No, nie wierzę w niego. Wyjedź, panie, wyjedź. Nie wierzę, no. Niecelne działo. Oddalmy się troszeczkę kamerkę. O, ktoś wierzy chyba. No. Jak mi wkurzają te tablice, no to jest bez sensu, żeby... Kołserka... Został... Dostał... O, rykoszot. Nie wierzę, że... To MS1 jest dość dobrze pancerzona. Jak na pierwszy kier oczywiście. Oj, 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 oj. O to lajszczak to... Chce nas objechać. Skoro wszyscy raszują, to dołączę do nich. W takiej sytuacji faktycznie mogło... O Jezu, ostu. Pojedę sobie... Oj, 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 oj. Ostu, no wspomniane ostu, ale inne. Ale inne. Zobaczymy, po przetrwaniu sobie do końca bitwy. Niefortunnie mogłem inną klasą objechać, ale chciałem tego podejrzeć japońskiego przeciwnika zniszczyć. Nie udało mi się. Zawodnicy broniący bazy go zniszczyli, zimnie zniszczyli. A tam ciągle istnieje. No, trzech przeciwników to naprawdę jest, nie będzie ciężkie wyzwanie dla naszych zawodników. Jakiegoś rumuńskiego gracza tu mamy, nawet ma flagę Rumunii. Nawet ma dwie flagi Rumunii. Takie flagi nie są najtańsze, bo wydaje się, że na tydzień kupienie takiej flagi kosztuje też kilka tysięcy. A to żadnego maskowania nie daje, tylko wygląd. Ale czasem opłaca się, też mam na swoim najlepszym czołgu flagę Polski, czyli na moim KW-3. Czemu ty to wjeżdżasz, panie? Chrumuj ostro, no. A bo tym zajebczy tutaj zajmuję. A to mam ostu na górce. Czy co mam za czołg? Medium 1. Co tu wykombinuje nasz Leichtrack to? Niemiecki pierwszy tier. Co ty tu pan wykombinuje? Wtedy pojechał drugi Leichtrack to o wiele bardziej
odważny, z kamuflażem, Winnie Pooks, wjeżdża na E-100, szwarny strzelił, nawet nic nie zgarnął, drugi raz strzelił, na dwa strzały jest już E-100, anteczek, jakiś Polak chyba, ułani tutaj sobie radzi niemiecki czołg, został na strzał. Wyjechał. No zostało 9 sekund, 8 sekund. Ten został zniszczony już. Na drugi ogień myślę, że pójdzie drugi czołowy, też rosyjski czołg. Tym razem działo samobieżne o wysokiej paraboli. Ma dość krótki zasięg strzelania, ale ma strzał bardzo wysoko i może uszkadzać przeciwników będący za dość wysokimi przeszkodami. Lubię grać tym czołgiem. To jest chyba czołg, w którym albo jest na pierwszym miejscu, albo na drugim, jeśli chodzi o rozegrane bitwy. Nawet mogę to zobaczyć. Pojazdy, bitwy. No nie no, jeszcze jest daleko do SUV, bo to jest jakieś tak na oko 67 bitew. Ale mam więcej na przykład potem zwycięstwa niż na T-150. Ale to jest czołg, którego bardzo lubię, mam do niego wielki sentyment. Zagrajmy sobie tym czołgiem. Na następnym czołgu myślę, że pójdzie któryś z trzecich tierów szwedzkich. Dokładnie nie wiem, jeszcze który, zobaczymy. Myślę, że zagramy sobie niszczycielem. Dawno niszczycielem żadnym nie grałem. Takie odświeżenie też się przyda mi, żeby sobie przypomnieć, bo każdym czołgiem jednak się gra troszeczkę inaczej. Każdym rodzajem czołgów. Wiadomo, działa samobieżnie, stoją z tyłu, są po części chronione przez czołgi, które zostają z tyłu, typu na przykład jakiś niszczyciel albo czołgi lekkie. Nie jestem najlepszym graczem, jeśli chodzi o Atreje, ale na pewno są gracze słabsi. I jeśli chodzi o mój czołg, znajduje się na ostatnim miejscu, czyli mam najsłabszy pancerz, bodajże tak to się chyba tutaj oznacza. Punkt życia, nie pamiętam, czy się barzy żywotnością, to tak się ustala tutaj. Mamy dwie artylerie, po naszej stronie jest 126 to bodajże. Te. Też mam ten czołg, to jest trzeci tier. Nie robię nim jakichś specyficznych bitew. Zbyt długo według mnie zbiera. W ogóle to jest fajne, działa samobieżne, bo to bardzo szybko potrafi te poziskładować 58 sekund. Przy czym jest bardzo dość niecelne. Jeden ja ogólnie naciśniłem, to chciałem lecieć. Wiedź mnie po prostu w tego krzaka tutaj. Naprawdę. Ale wiedź mnie w tego krzaka. Chcę się skupić na ostrzeliwaniu ich. Myślę gdzieś tam, o Jezu. Czekaj, jak to tam będzie, tak. 24 są. Gdzie oni są? Tutaj są. Tutaj jest dwóch wjechało. To chyba nie będę na nich. Chociaż mam przeszczo. Mógłbym się skupić na oszliwaniu i. A, jednak chyba. Skupmy się, żeby go trafić. N2 Light. Nie wycofuj się. No podejdź tu, podejdź. Dostał. Dostał jedno ciszczenie. Ojej, a ty zaszowo. Tutaj wyjedzie ktoś na mnie. Nie wierzę w to. Że mogę się nie trafił. Wjedzie na mnie? Dostał. To się gra w współczesnych czasach działa samobieżnym. Wjedzie tutaj M2 Lite.
Nie miałem też zbyt większych szans. Cieszę się, że po prostu go wtrafiłem, przebiłem, zadałem oszkodzenia. 105 to nie jest tak tragicznie na dziele się obieżnym, ale to nie miałem większych szans. To co mogę, to zrobiłem. A to jest bitwa przegana. Bardzo szybko na naszej dystorii. Co to jest za czołg? T56 i GMC. Zniszczony praktycznie już. Ale podoba mi się nawet ten czołg. Taki niby prosty, dawa. Już po nim. Przyjrzyjmy się może innym naszym. Mamy tutaj japońskiego Hini, przepraszam. Jedyny w tej chwili, który został w polu bitwy. O, może będzie miał szansę. Powinien się zatrzymać, żeby strzelać. Co tam go osłania? Chyba jakiś niszczyciel, ale tak. M3G. I spodnie. Ja bym się na jego miejscu zatrzymał. I starał się zrobić pozory uszkodzeń. Patrząc na to, jak gra nasza drużyna, to myślę, że jestem jednym z lepszych graczy. Ale zobaczę w ogóle na statystyki meczu. Na trzeci ogień pójdzie szwedzki czołg IKV-72.